Jeżeli chcemy określić, jaki jest to zez, badamy na takich urządzeniach jak synoptofor, określamy kąt zeza, patrzymy, czy dzieci posiadają 3 stopnie obuocznego widzenia. Dla okulisty widzenie obuoczne to jest widzenie aż 3-stopniowe. Pierwszy stopień obuocznego widzenia to jest jednoczesna percepcja. Mówimy o nim wtedy, jeżeli jednym i drugim okiem dziecko równocześnie jest w stanie obserwować obraz. Jeżeli obraz pada jednocześnie na siatkówkę w jednym i w drugim oku. Drugi stopień obuocznego widzenia jest to fuzja. Fuzja już jest procesem ośrodkowym, w którym następuje zlanie dwóch obrazów w jeden obraz. Fuzja ma swój zakres. Mówimy o fuzji w konwergencji i w dywergencji. Fuzja jest większa, jak jesteśmy wypoczęci, fuzja jest mniejsza, jeżeli jesteśmy rozproszeni, zmęczeni. I dopiero trzeci stopień obuocznego widzenia dla okulisty jest to widzenie stereoskopowe. Dlatego okulista, mówiąc o wyleczeniu zeza, będzie mówił nie tylko o równoległym ustawieniu gałek ocznych, ale również będzie mówił o tym, że posiada dziecko 3 stopnie obuocznego widzenia.